Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie i dzisiaj znowu eksperymenciki moi drodzy, witamy. Dzisiaj będzie naprawdę mnóstwo eksperymencików przeróżnych, dlatego będzie bardzo ciekawie, oglądajcie film do końca. W ogóle chcę wam przypomnieć, że 13 grudnia, czyli w piątek, ten piątek jest nowa nuta na kanale, dlatego mam nadzieję, że wszyscy będą. Ustawcie sobie tam budziki, tam wiecie i jesteśmy ugadani na 20 w piątek. Sponsorem tego odcinka jest Kleropol, dlatego dzięki nim właśnie powstaje ten odcinek. Moi drodzy, co to jest za giereczka? Się odbija lampa, przepraszam. Moi drodzy, jest to giereczka, którą na pewno, znaczy może nie znacie, ale jest zrobiona na podstawie Monopoly, a Monopoly na pewno znacie, z rodziną na pewno graliście. Jak nie, to nie macie dzieciństwa, ale pora się nauczyć. Również tutaj kupujecie nieruchomości, czyli tak samo jak w Monopoly, ściągacie czynsze i nawet pokazujecie kalambuty. Ale jest jeden myk, bo cała gierka jest utrzymana w klimacie kościelnych skandali. Szczególnie warto zwrócić uwagę na karty opatrzności i cudów, czyli chyba te karty po prostu się tak nazywają. A właśnie te karty nawiązują do zdarzeń w kościele, które miały naprawdę być w prawdziwym życiu. Znajdziemy tam między innymi prowadzenie tygodniowych składek od parafian, święcenie klubowych szalików, maczet, no i oraz kijów baseballowych, odrobienie mszy za celność karabinów w Związku Myśliwskim, czy poradzenie dzieciom, aby dawały na tace. Co najważniejsze, gra nie ma na celu obrażać wiary, ani atakować jej, tylko i wyłącznie punktują w tej grze słabości. Humorystyczny oczywiście sposób, a kościołowi powinno zależeć na poprawie wizerunku. No i przede wszystkim gra jest bardzo wesoła i humorystyczna, tak jak powiedziałem. Link do tej gry, jeżeli chcecie taką gierkę otrzymać na święta, na przykład pod choinkę, bo myślę, że to jest naprawdę dobry prezent, nie gry komputerowe, bo wszyscy teraz na komputerze grają, z rodziną otworzyć gierkę i pograć. Dlatego jeżeli chcecie taką gierkę, jest link w opisie. Jak widać, mam nadzieję, nie przez tą lampę, plansza wygląda po prostu praktycznie jak w Monopoly. Pasta, o jak, co to jest za pasta? Takiej pasty jeszcze nie widziałem. Jakie to jest wielkie. Pasta wielkości przedramienia? Co? Pasta versus samochód. Co w środku? Co? Przecież to pasta nie była, albo była? No i to był jakiś fake, to było. Aha, to jest pasta zrobiona chyba własnoręcznie w ogóle, dobra. To beka. I tam było wlane. Nie, dobra. To jest fake chyba. Ja nie, chyba że są takie. Nie, bo to nie wygląda jak pasta. Pasta jakoś inaczej chyba zawsze wylatywała, nie? W tych eksperymentach. No, to wygląda jak farba zwykła. I cały teraz samochód usyfiony. I teraz weź posprzątaj samochodzik. O, to jest z własnoręcznie zrobione, jak nic. Czy to są zimne ognie? Już za niedługo Sylwek! Moi drodzy, Sylwester! Święta w ogóle, nie? To jest niesamowite. Już był Mikołaj, już jesteśmy po Mikołaju. To jest strasznie, jak czas leci. Napiszcie mi w komentarzu, czy wam też tak szybko w ogóle czas leci. Bo mi naprawdę, to jest niesamowite, jak czas szybko leci. Zimne ognie i co? I on to zapali i się zrobi takie ognisko. To fajnie wygląda, bo to niby się nic nie ma stać, a to jest nagle taki. A, to do wody będzie, do akwarium wdawane. Dobra, to już wiem, co się będzie działo. Ale jak to się pali, to jest taki wybuch nagły. Takie ognia. Dwa baniaki z wodą tylko wlał? Nie wiem, może więcej. No, a no, zimne ognie ogólnie się palą pod wodą, więc eksperyment na pewno mu wyjdzie. Tylko w jaki sposób? Pali się już? O nie, zacznie się teraz. Wszystkie jak się zaczynam patrzeć. Znaczy na razie nie ma takiego efektu. O, powoli. Co się dzieje? Fajny syf wylatuje. Się jakaś magma robi. Znaczy to się pali pod wodą, nie? Ole bombel, ten pierwszy! Patrz, tsunami w akwarium. Ryby by zdechły od razu. No to jest lepszy efekt niż z Mentosami i z Coca-Colą ten. O wiele lepszy efekt niż ostatnio co oglądaliśmy, takie odcinki właśnie z akwarium. A w tym odcinku będą właśnie takie różne, przeróżne eksperymenty właśnie. Ale syf. Fajna usyfiona woda. MMNsy? Jak to się... MMNsy. MMNsy chyba się nazywają. Nie wiem, czy to dobrze mówię. Versus... Ale z tego można zrobić fajną posypkę. O Jezu, jak to nawala w te szkło. Się nic nie stanie z takim tym. O Boże, co tam się dzieje w środku. Pa, takie kurde, taka posypka została tylko. MMS-owa posypka. I do McDonalda na lody. Już wiemy jak to... Aha, zostało parę. Ale to fajnie tylko wygląda. Znowu, o, tu są gwoździe, moi drodzy. Ostatnio były gwoździe. Co prawda tu będzie trochę inny teścik, bo inna osoba to robi. Zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. To jest za gęsto, to jest za gęsto. W sensie za gęsto jest ustawione ten, nie? A on będzie chciał wjechać. Wjechał, co? Oż ty. Dobry napęd.
Ale nie powinno się nic stać. Za gęsto te gwoździe są ustawione, no. Za gęsto. Coś teraz on. No to z jakąś siłą chce wjechać chyba. Z petardą. O kurde! Co się z tym stało? A z oponą się nic nie stało chyba, nie? Fajnie ta opona musi wyglądać teraz, taka porysowana pewnie. To deskę rozwaliło na pół. Ja faktycznie się nie spodziewałem, bo wcześniej tak nie było. A gdzie te cegły poleciały? W płot. Rozwaliły płot przy okazji. O, to jest ten gostek rozciągliwy. Ostatnio był wkładany do tego, nie pamiętam jak to się, do sandwicha? Do sandwicha chyba. Tym razem nie wiem do czego będzie wkładany, co będzie z nim robione. On jest taki biedny, oni go kupują tylko po to, tą zabawkę dla dzieci. Tylko po to, żeby zrobić z dnia niej jakiś eksperyment, nie? Nie, będą gorącą kulę dawali na to. O Jezu, ciekawe jak to będzie wyglądać. Nagrzewałem to pewnie do 1000000 stopni. Już to nie jest na hajpie. Pa i leci. Lecimy, nagrzewamy kulę. Ta kula potem jest czarna taka, nie? Się teraz będzie nagrzewać. Jak to wygląda? Czerwone takie. Ale czarne się zrobi normalnie, czarna będzie, no taka dziwna. No już się boję, jak to musi być gorące. Jaki dym, a jak tam musi śmierdzieć, widzicie co jest najgorsze, tam śmierdzi pewnie. O Jezu, aż mnie brzuch boli. Czajcie tak człowiekowi to dać, to by przypaliło mu wszystko. A okropne to jest. Gotuje mu się żołądek, fuj. No i ten klej tam, nie, w środku. Jezu, biedna zabawka, no. Tyle jak... Nie, na twarz mu to! Nie, 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 jego nos! To się przykro. Ja pierdzielę, co on z twarzą mu zrobił. Ciekawe, czy jakby to tak zostawić, czy by się przytopiło do samego końca. Wylatuje to non-stop. Pa, jak to się... Patrz, non-stop ten. Leci na dół. Świetne, świetne, jak to dziwnie wygląda. Teraz wyciąga. Ja pierdzielę. To się ugotował. Jaka tam jest dziura! Fajnie ten chłop się ugotował. Bardziej usmażył. Co? Zdjął to. To jest jakiś taki klej. To wygląda jak gorący klej wpłynie. Z takiej giętką. Nie. No zabawka do wyrzucenia niestety, no. Co on robi? A, jego plecy! Patrzcie, to jest gorące i to się jeszcze rozwalało nadal. Pasta do zębów versus, o właśnie, te do sandwicha. Nie pamiętam jak to się nazywało to urządzenie dokładnie. Do sandwicha. Ostatnio właśnie ten gostek też był tam dawany. Co się może z pastą dać? Nie ma to jak sobie z pastę smażyć, fajnie. To wszystko musi tak śmierdzieć. Ale to są eksperymenty, moi drodzy, nie? To są narzędzia przeznaczone tylko do eksperymentu. Co tu się stało? Co tutaj się stało? Jak to syczy jeszcze? Jeszcze więcej! Po co? Już widzieliśmy, co się stało. A to fajnie wygląda. Zamrożony arbuz! Tylko on jest z lodu, czy jest po prostu zamrożony tak całkowicie? No chyba zamrożony. On wygląda. No jest z lodu. Ja się go roz... O nie! Ja bym się bał to robić, szczerze. Jak mu odpryści, albo ten młot mu walnie gdziekolwiek, albo nie wiem, ten arbuz odleci, to może mu w twarz walnąć. To jest ryzyko akurat. O Jezu, to jest ryzyko. Dobrze, wszystko w drugą stronę. Wszystko w stronę kamery poleciało. No zamrożony w środku też jest, czyli był ogólnie zamrożony, nie? Taka cegła. Dostać takim arbuzem w głowę to... Nie, ciekawa sytuacja. To są pastylki. O, jak to fajnie strzelało głośno. Co jest? Są pastylki do tego, nie? Do zmywarki. O nie, zapalniczka. O, wybuchły, to jest standard. Fajnie jak było ich więcej. A jedna odstrzeliła, uratowała się. Się pali jeszcze z tego. O, taki efekt normalny. Ja, pusta butelka, tak to ja na co dzień sobie zgniatam butelki. Znaczy, dobra, nie, na co dzień nie, ale normalnie. Jezu, co ten kot tu robi? Jezus, jaka słodka kicia. Weź ją stamtąd, te. To jest głupota. To jest głupota. Jezu, jaki słodki kociak. Taki malutki. Ja nie mogę, to jest... Pomachał sobie palcem, dał kota pod opony. Pomachał sobie palcem i pewnie 1000000 wyświetleń, nie? To jest głupie. Musi uczestniczyć w takim czymś. Fidget spinner, to już jest... O, no fajnie, do lodzików. Ale satysfakcjonujący dźwięk był. Równie dobrze se mogę, nie wiem co tam dawać, kurde. Żółwia se dam i tak i zrobię... Nie, 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 nie dzisiaj.
to zwykły balon, no i co? Jezus, pistolet z tego, z odpustu. Albo z nadmorza. Wow, no niesamowite, nie wierzyłem, że takie coś się stanie, naprawdę. Nie wierzyłem, że takie coś się może stać z takim pistoletem. Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli ktoś obejrzał do końca film, to z całego serduszka dziękuję, moi drodzy. I oczywiście, jeżeli chcecie taką giereczkę, to przypominam, jest w opisie. Wszystko na początku filmiku omówiłem. Ja osobiście polecam, a link w opisie macie link, żeby zakupić. Pamiętajcie, by zostawić suba na kanale, łapeczki do góry. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i siema!